W tym momencie podszedł do niego lis. – Dzień dobry – powiedział. – Dzień dobry – odpowiedział mały książę, ocierając łzy i odwrócił się, jednak nikogo nie ujrzał. – Tutaj jestem – doszedł go głos pod jabłonką. – Kim jesteś? – spytał mały książę. – Jesteś bardzo ładny. – Jestem lisem – powiedział lis. – Pobaw się ze mną – poprosił mały książę. – Tak mi strasznie smutno. – Nie mogę się z tobą bawić – powiedział lis. – Nie jestem oswojony. – A, to bardzo przepraszam. Mały książę zastanowił się przez chwilkę. – Co to znaczy oswojony? – Nie jesteś stąd, prawda? – odparł lis. – Czego szukasz? – Szukam ludzi – rzekł mały książę. – Co to znaczy oswojony? – Ludzie – powiedział lis z odrobiną pogardy – mają strzelby i polują. To bardzo irytujące. Hodują też kury. Tylko to ich interesuje. Szukasz może kur? Nie, odpowiedział mały książę. Szukam przyjaciół. Co to znaczy oswojony? Oswajanie to coś, o czym często się zapomina. Oznacza budowanie więzi. Budowanie więzi? Właśnie tak. W tej chwili jesteś dla mnie tylko zwykłym chłopcem, podobnym do tysięcy innych chłopców. Ale jeśli mnie oswoisz, zaczniemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie wyjątkowy, a ja będę wyjątkowy dla ciebie. Chyba zaczynam rozumieć, powiedział mały książę. Jest pewien kwiat. Mam wrażenie, że mnie oswoił. To możliwe, powiedział lis. Dziwniejsze rzeczy zdarzały się na ziemi. Ale to nie było na ziemi, sprostował mały książę. Lis wyglądał na zdumionego. Na innej planecie? Tak. Czy na tej planecie są jacyś myśliwi? Nie. To brzmi bardzo ciekawie. A kury? Też nie. Nic nie jest idealne, westchnął lis. Po chwili milczenia znowu się odezwał. Moje życie jest bardzo monotonne. Poluję na kury, a ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są takie same. Ludzie zresztą też. Wszystko to trochę mnie nudzi, ale jeśli mnie oswoisz, moje życie nabierze blasku. Nauczę się odróżniać rytm twoich kroków. Będzie brzmiał inaczej niż wszystkie inne dźwięki. Kroki innych wciąż będą mnie przerażać, ale twoje sprawią, że z radością wyskoczę ze swojej nory. O, popatrz, tam. Widzisz to pole pszenicy w oddali? Nie jem chleba ani zboża, nic mi po nich. Są dla mnie całkowicie bez znaczenia. To bardzo przykre, ale twoje włosy mają kolor złota, zupełnie jak pszenica. Byłoby cudownie, gdybyś mnie oswoił. To pole już na zawsze kojarzyłoby mi się z tobą. Pokocham szum wiatru wśród zboża. Lis zamilkł owładnięty marzeniami. Potem spojrzał na małego księcia i powiedział cicho. Proszę, oswój mnie. Bardzo bym chciał, rzekł mały książę, ale nie mam zbyt wiele czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i tyle się nauczyć. Nauczyć możemy się tylko tego, co już oswoiliśmy, powiedział lis. Ludzie nie mają już czasu na naukę czegokolwiek, kupują gotowe rzeczy, ale nie ma sklepów z przyjaciółmi, więc nie mają przyjaciół. Jeśli pragniesz mieć przyjaciela, oswój mnie. — To co mam robić? — spytał mały książę. — Musisz być bardzo cierpliwy — odpowiedział lis. — Na początku powinieneś siadać w pewnym oddaleniu, o tak, na trawie. Będę cię obserwował kątem oka, a ty nie będziesz się odzywać. Słowa są największym źródłem nieporozumień, ale każdego dnia będziesz mógł usiąść odrobinę bliżej. Mały książę przyszedł następnego dnia w to samo miejsce. Byłoby dobrze, gdybyś codziennie przychodził o tej samej godzinie, powiedział lis. Gdybyś na przykład zjawiał się codziennie o 4, będę się cieszył już od 3. Z każdą minutą moja radość będzie większa. Zanim przyjdzie 4, nie będę mógł już usiedzieć z podekscytowania. Poznam cenę prawdziwego szczęścia. Ale jeśli będziesz przychodził, kiedy chcesz, nie będę wiedział, na co się przygotować. Rytuał jest tutaj istotny. Co to jest rytuał? To kolejna rzecz, o której z czasem zapomniano, wyjaśnił lis. To coś, co sprawia,
że jakiś dzień różni się od pozostałych dni, jakaś godzina jest inna od reszty. Moi myśliwi też mają rytuał. W każdy czwartek urządzają tańce z okolicznymi dziewczynami. Czwartki są cudowne. Mogę wypuszczać się dalej niż zwykle, aż do winnicy. Ale gdyby myśliwi spotykali się na tańce w różne dni, wszystkie wyglądałyby dla mnie podobnie. Nie miałbym okazji odetchnąć. Tak oto mały książę oswoił lisa. Minęło trochę czasu, aż nastała godzina rozłąki. Ach, będę płakał, ogłosił lis. To twoja wina, powiedział mały książę. Nie chciałem cię skrzywdzić, ale poprosiłeś, żebym cię oswoił. To prawda, przyznał lis. A teraz chcę ci się płakać, powiedział mały książę. Oczywiście, zgodził się lis. Więc na co ci była ta więź? Zyskałem coś dzięki kolorowi pszenicy, wyjaśnił lis, a potem dodał. Przyjrzyj się jeszcze raz różą. Zrozumiesz, że twój kwiat jest wyjątkowy. Kiedy wrócisz, by się pożegnać, wyjawię ci sekret. Mały książę wybrał się do różanego ogrodu. Zupełnie nie przypominacie mojej róży. Nic jeszcze nie znaczycie, powiedział. Nikt was nie oswoił i wy nikogo nie oswoiłyście. Jesteście zupełnie jak lis, zanim stał się mój. Kiedyś był tylko lisem, jakich tysiące, ale stał się moim przyjacielem i dla mnie jest wyjątkowy. Róże się troszkę zawstydziły. Jesteście piękne, ale puste, ciągnął mały książę. Nikt by dla was nie umarł. Oczywiście, zwykły przechodzień pomyślałby, że moja róża nie różni się od was niczym, ale dla mnie jest ważniejsza niż wy wszystkie, bo tylko ją podlewałem, tylko ją chroniłem pod szklanym kloszem, tylko ją otaczałem parawanem, tylko dla niej zabijałem gąsienicę. Oprócz dwóch czy trzech, które zachowałem, żeby mogły zmienić się w motyle, bo to jej słuchałem, kiedy się skarżyła i chwaliła, a czasem, gdy milczała, ponieważ jest moja. Po tych słowach mały książę wrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, odparł lis. Oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Wyraźnie widzi się tylko sercem. To, co najważniejsze, jest niewidzialne dla oka. To, co najważniejsze, jest niewidzialne dla oka. Powtórzył mały książę, żeby lepiej zapamiętać. To czas, który poświęciłeś swojej róży, sprawia, że jest taka ważna. To czas, który poświęciłem mojej róży, sprawia, że jest taka ważna. Powtórzył mały książę, żeby lepiej zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, ale ty zapamiętaj. Za to, co oswoiłeś, jesteś odpowiedzialny całe życie. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, żeby lepiej zapamiętać.